What's wrong? Ej, dzień dobry, cześć, czołem. Zapomniałem wyłączyć hold. Będą na później. Nie wątpię, że będą na później. Cześć sobie, cześć Pasku, witam. Może mam wrażenie, że jest porządek z OBS-em, jak tak patrzę, bo za każdym razem próbuję włączyć scenę 3D z sobą, którą mam, biorąc pod uwagę, że SMT jest 3DS-owa, a potem sobie przypomina, że moja scena do Apokalipsy DS. Pinki, kiedy szysza, to jest bardzo dobre pytanie. Cześć Samuraju, witam. Dobra, co my ostatnio mieliśmy? Pamiętam, że sporo questów nam wpadło i że trzeba je porobić. I to takich teoretycznie trudnych, jeżeli liczyć się gwiazdkami. No dobra. Zastanawiam się, czy jestem w stanie sensownie Kankitena przyzwać. A czekajcie. Co mi na to katedra powie? Bo ja wiem, jak on będzie wyglądał, tylko... Czy ja go w ogóle tu mam? To już Kankiten, nie Hangari. To nie wiem, jak będzie wyglądał. To będzie Enigma któryś. To nie jest... Ten Enigma chyba... Right? Wait a minute. To jest Kankiten? Jeżeli to jest Kankiten, to mogę mieć problem, bo ją na 72 przyzwać może nie być łatwo. Chyba, że mam tutaj ja na 72. Mam Ganesha. A w sumie Ganesha. Mogę nawet z marszu zabić Ganesha. Tak naprawdę. A skoro mam taką możliwość, to czemu nie? Zobaczymy sobie, czy to jest ten. Czy to jest jakiś inny. No dobrze, zobaczmy. Co tam z tego wyjdzie. Gdyby się okazało, że mi się fuzja skipściła, to coś czuję, że mielibyśmy szybkie ze streama. Tak, to jest Kankiten, doskonale. Tylko teraz nie chciałem wychodzić. O jedno wyjście za daleko, że tak powiem. Kosztuje mnie to jedyne 177 tysięcy, z czego podejrzewam, że Airavaty da się fuzjować dużo taniej za 170 tysięcy. Znaczy przede wszystkim najprostszym sposobem na to, żeby fuzjować coś taniej, jest zmniejszenie poziomu trudności. Mam 3 sloty, więc potencjalnie powinienem być w stanie coś taniej zrobić. Zerknę sobie na ten, na kalkulator funkcji. Co będzie najtańsze? Bo oni chcieli Airavata. Tak. Cześć, jak sobie witam. Ja bym coś to potrzebuje chwilki, bo będę bardzo intensywnie się bawił w kalkulatory fuzji. Mam przynajmniej nadzieję, że będę się bawił. Airavata. Najtańsze jest... O Boże, Yoshitsune. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. Bo Yoshitsune chyba ogólnie sam nie mam. Bo tak legitnie to najtańsza byłaby z Bifrosa. I
Oka bodaj? Czyli to jest 40 tysięcy. Za 110, więc zdecydowanie jest to bardziej opłacalne. Bo jeszcze raz, to na pewno jest Beaton Slalock, tak. Staję wezmę je przez dwa. Albo nie, wiecie co? Będę casualem, dajcie mi chwilę. Pozwolę sobie być na chwilę casualem. Uważam, że to, jak ich oni żądają ten za kompendium, jest niemoralne i dlatego mogę sobie pozwolić na to, co właśnie robię. Dobra. Czyli ciebie i ciebie. Przy takich cenach nawet można sensownie studiować, tak wam powiem. Bo przy tych, które żądają na wyższym poziomie trudności, jest naprawdę paskudnie. No bo to jest to. I pytanie, ile wy chcecie za to? Za parwatki. Właśnie bardzo nie lubię, kiedy poziomy trudności się sprowadzają do tego, że trzeba po prostu, nie wiem, grindować w diabły, tak? A nie na przykład, że walki są trudniejsze. No bo jeżeli walki są trudniejsze, to dla mnie spoko, ale coś takie jak wyższe ceny, czy mniej zarabianych pieniędzy, mniej zarabianego ekstra, to jest po prostu sztuczne wydłużanie czasu gry i dlatego staram się tego unikać. Zerknę jeszcze tylko parwati w miarę tania. Parwati też powinien być w stanie zrobić od razu, więc wezmę sobie Machnes Compendium. Bo to jest według poradnika, to jej gremlin. Jeszcze się tylko upewnię. Czy czurel mam? Mam czurel. To nie wiem, czy będzie dużo taniej. Powiem szczerze, ale taniej na pewno będzie. I gremlin. A każdy grosz jest na wagę złota. Jedyna sytuacja, w której to nie wyszłoby taniej, to gdyby się nagle okazało, że wyjdzie mi błąd w fuzji i dostałem coś innego. No ale to nie jest coś, wokół czego chcę grać, to chcę zakładać. Albo wyobraźcie sobie, że przy takiej specjalnej fuzji by się coś skipsiło. To była katastrofa. Także teraz mamy wszystkie składniki i możemy studiować Kangitena. Invitation może być ok. Media na tym poziomie to trochę mem, ale niech będzie. Madness Nails. Ice Pleroma. Nie wiem, czego on się uczy nawet. Rakukacza. Tak naprawdę robię go bardziej do tego. Do questa, niż żeby był w party. A przy okazji, jako demon na 80 poziomie, I guess, że będzie dobrym demonem do fuzji późniejszych, jeżeli bym chciał coś na wyższym poziomie. Dobra, czy ja mogę od razu oddać tę questa? Czy muszę gdzieś z nim iść? Okej, czyli muszę go po prostu dostarczyć do Huntersów. Riot Gun in Lies. Riot Gun brzmi świetnie. Tak, mam Kangitena. Bąk. Ten slime nigdy nie wyjdzie z mojego party. No dobra, jeżeli chodzi o fuzję, to chyba wszystkie questy, right? Bo co tu jest? Demon. A i questu Hiroshiego. No i oczywiście wcześniej jeszcze gdzieś tam mi zalega ten jeden głupi na negocjacje, ale nie mam zamiaru go tykać. W ogóle jak dobrze rozumiem, oni go ode mnie wzięli. To nie jest tak, że on mi został w palce. Op, a szkoda.
Ale przynajmniej mamy zakopane, czym on jest. To jeszcze tylko wrócę do poziomu trudności normalnego. I możemy udawać, że lecimy gdzieś. To dobra, teraz jestem w Shibuya i gdzie ja chcę się udać? Mamy do wyboru albo Midtown, albo Minami Sunamachi, albo Ueno. Zobaczmy może do Ueno najpierw. Jak tylko znajdę terminal. Bo Shibuya to jest miejsce, w którym notorycznie się gubię pod tym względem. Nie wiem, co jest w Shibuya takiego, że jakoś zawsze się zagubię. A jednocześnie za często mi się zdarza, że jak już jestem gdzieś, to akurat do Shibuya mam najbliżej, żeby się wydostać. A, dobra, tylko teraz pytanie to z punktów. Czy oni chcą ode mnie, żebym był w regionie Ueno, czy to jest jakaś miejscówka w samym Ueno? Jest region Ueno. I wy chcieliście Kansuichi. Tu jest Akiba, Asakusa, Noa. Nie zdziwię się, jeżeli to musi być dosłownie w samym Ueno, że wchodzimy do... A. Malta? Bad? Nie zdziwię się, jeżeli dosłownie bym musiał wejść do Ueno i tam zwiedzać. Więc chyba tak zaraz zrobię. Twardzi są. Aż za twardzi bym powiedział. No dobra, to wracamy do Ueno na razie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na szczęście to nie jest tak, że Ueno jest jakąś super wielką miejscówką. Right? Right? Teraz inne kłamstwa, które będę sobie odmawiał. No tak, tu jest Central Way. Raczej nie chodzi o ten park. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że nie chodzi o ten park. Czy oni mnie dogonią? Yep. Mam 77% szansy. O dziwo, zadziałało. Procent chociaż na samą korzyść. To jest Central Underground District. Tutaj wychodzę. Gdzie? A my około. Aż to chyba wrócę po prostu do tego samego miejsca, w którym byłem dopiero wczoraj. Tak, to jest Central Way. Dobra, to wróćmy tu. I spróbujmy do tego parku pójść. Może to jednak jest ten park. Dziwnie śmieszne. A jak nie, to będę musiał poważnie się zastanowić, gdzie to jeszcze może być. Bo wydaje mi się, że nie chodzi o region Ueno. Tylko o samą miejscówkę, która się nazywa Ueno, ale zobaczymy jeszcze. To jest Shinobazu Pond i stąd się chyba nie przechodziło nigdzie dalej. Znaczy, tu można wyjść na zewnątrz i nie dziwię się, jeżeli to będzie jakoś ta scena. Region Ueno. Made it. Yep. I've been waiting. You said you'd explain everything when he got here, right? Oh. That's correct. That's not what they are. If you please, let's start with the most pressing matter. The last National Defense Divinity will appear soon. Okay. You mean it's not over yet? As soon as her life signs faded, download activity suddenly spiked. So this is an emergency. Turns out, the reason for her error these past 25 years is a god trying to inhabit her body.
Czemu bogowie tak się prawie do ciał ludzi? O. To nie brzmi jak dobry problem do użenia się. Aha. What happened to her body? It was called to some place closer to the underworld, so the download could finish. Yomotsu Hirasaka, the door to which has opened in this temple. Wchodzimy do ostatniego dungeonu w Personem 4? It must be why Tanagami was calling all those spirits. Unowęta. Wiem, że jest problem, żeby nie było. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to USB-k mi siada, czy... czy kto jest kabli? Gdy nie było słychać. Przynajmniej zakładam, że gdy nie było słychać. A jeżeli było słychać, to z mojego mikrofonu, a nie z ten... A nie poprawnie ze Steama. Przynajmniej tak mi streamlapsy pokazywały, że nie było słychać. A ja też słyszałem, że poszło z głośników. The National Defense Divinity summoned by Tamagami will destroy Tokyo. Było słychać coś dobrze. Jezu. Ja wiem, że ten mikrofon jest dobry jakości, ale mimo wszystko wolałbym, żeby chciało, powiedzmy, z komputera, a nie z mikrofonu zbierającego głośniki. Please, put a stop to Tamagami's machinations. We need you to strike down Izanami before she reaches the end of the road to Yomi. Jasne. I'm going with you. Don't worry, I won't hold you back. Ciekawe, czy to będzie pełnoprawny dungeon, czy... You said it yourself. This is a problem for all of Tokyo. This is everyone's problem. Czy jako tako tylko pójdziemy do bossa? And what Noah thinks. I'm counting on you, boy. Boja. Proceed onward. Izanami awaits. Wskazuję, że teraz do bossa pójdziemy, bo rzadko się zdarzało, żebyśmy mieli pełnoprawny dungeon. Nie takie zapamiętane specjalne. I am Izanami, one of the National Defense Divinities. I lament the fate of this country, which I could not tend to while trapped within the underworld. But the time for tears is over. If my presence is desired, I shall return to the land of the living. Jest pożądane. At their behest, I shall give birth to a new nation. O, już słyszałem o jednych takich, którzy chcą od nowa stworzyć świat. No dobrze. Mam nadzieję, że ona nie będzie mnie instakilować jak Izanami w czwórce. Niech on mnie supportuje. Nice. Dobra, teraz na co może być Izanami podatna? Sobie zatem tak najpierw. Makaraka, Laster Candy. I za mnie jest koniec pozytywna, czy nie? Jeżeli dobrze kojarzę mitologię japońską, to niekoniecznie. Ale mogę źle pamiętać w tej chwili. Dobra, ile ty masz tu, koleżanko? Wie. Czyli już tylko jedno. I co robisz w swojej jednej turze? Pozwolę sobie to przemilczeć. Dla swojego własnego celu mentalnego. Czyli powiem mi podobnie jak w Grecji, że bóstwa były do wszystkich miały ludzkie przywary i podobne... Nie chcę tego powiedzieć z całą pewnością, wydaje mi się, że tak. Na pewno nie były to takie bóstwa jak powiedzmy w mitologii naszej, czy powiedzmy w żydowskiej. Hmm.
Bliżej to by było właśnie jakiś Getki raczej. Ale też nie jestem ekspertem, tak, żeby to nie było. Nie powiem, że jakoś bardzo dużo czytałem i tak dalej. Smile Charge, to mi się nie podoba. Nie mam niczego, co znosi Mirka, prawda? Czy ktoś może jednak ma, bo nie pamiętam w tej chwili. Wydaje mi się, że nikomu nie dawałem. W sumie... O, baby. Przyjaciel mój najdroższy. Masz jedną robotę. To on teraz wie, które dostanie i to jest odrobinę niefortunne. Ale bierz... Aż nie, to co? Ale nie dostanie dwóch tur, bo teraz moi mają supportową turę. Never mind. Wyśmienicie, wręcz interesujące. Wiesz co, weź atakuj. Oh my, indeed. Ha! Przestała się uśmiechać biedaczyna. Boję się atakować innymi rzeczami trochę, żeby nie było jakiegoś Daina czy czegoś. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to teraz jest cena postrzelona na minus 3. Yep. Już ma czerwone HP. Więc jeżeli nie ma jakichś śmiesznych myków typu Medierahan czy coś w tym deseń, to powinno być po walce. No dobrze, rozumiem. Wszystkie. Jesus Christ. Czemu taka ataka jest? Game, why you like this? Dlaczego ta gra taka jest? Before to jest gimmick walka i Hiroshi po prostu ma cały czas ją atakować, żebym wygrał. Nawet by się nie dziwił, szczerze mówiąc. Megidol Maon. Weź się atakuj. Yeah.
Chyba się wpiąć na ten, że będę ją po prostu bez przerwy atakował Hiroshin. Laster Candy. Wydaje mi się, że Laster Candy plus Warka sprawi, że ona nie będzie w stanie mnie zabić. Mam taką nadzieję przynajmniej. Większym zadaniem jest to, że kończy mi się mana na Ardynine. Aczkolwiek I swear, jeżeli jeszcze raz zobaczę Dierahan, to będzie im bardzo kurwa przykro. Tak samo jak nie dziwię się, jeżeli teraz pójdzie Silent Prayer. Concentrate, oj. Monka S. Sama? To miało być dużo, twoim zdaniem? Masz dziwną definicję słowa dużo, tak ci powiem. Jakoś chciałem wrzucić i to nie Heruba. Skati? Tak, Skati to Imposing Stance, już pamiętam. Ja już wszystko wiem. Boczekaj, teraz będzie Skati. To nie możesz ma Heraken. Ty media ramkę. Zauważyłem. Podejrzewam, że jakieś rzeczy typu bitchain będą ok, ale tak to trochę bieda. Błagam, niech to nie będzie Dierahan. Ani Silent Prayer. Czy ja wymagam aż tak dużo? Zaczyna się zastanawiać, czy to jest jakaś gimmick walka, czy Kidia był. Jestem po prostu nieprzyzwyczajony tego, że bossowie jednocześnie mają leczenie i niwelowanie buffów. Muszę zmienić na kogoś, kto będzie miał Warcry'a. To mnie ma Warcry'a, ty możesz mieć Warcry'a, zapraszam. Pamiętaj, by wrócić do Dawida Jaspera, nie chce mi się chyba. Znaczy ja wiem, że jemu się HP-ki nie odnawiają, ale... Nie do końca mi się to widzi. Bąk. Ja już nawet siebie nie będę buffował, ale przynajmniej niech te Warcry'e wchodzą. Tak ich powinny. Księdziska się przed... Kamin! Biłem się już raz z nim, wiem, że byłbym w stanie go pobić za którymś atem. Okej, okay. Udało się. God bless. Makadża, nie wyda. W sumie teraz makadża ma ona może być, I guess. Bo tak pod razem to nie widzę potrzeby. Human, why do you defy me? Do you not understand how much I grieve for this country? Wszystkie demony i bogowie muszą umrzeć. It might not be the best manners to tell you to leave after you were just called here. You really are just worried about the state of Japan. Just like Tamagami.
Mogliśmy się dogadać, right? Are you saying I'm wrong? Tak, a o co chodzi? Then let me ask you, human, what will you do with Tokyo? Proponuję, żeby ludzie się zajęli Tokio, bo to ich miasto. Humans will? Tak, a o co chodzi? Nice one, boy. New humans are being born all the time. We got a brand new generation to lead the way. Chłopcu, ukradł mi ekstra za killa. Jestem kompletnie zawiedziony. Dzięki, dzięki. Wszystko ja. The road to Yomi should close. Unless... All thanks to you, Sunny. Schemes of the past are now gone, leaving no threat to the present. And I would say we finally achieved what we sought years ago. You've shown us a stronger Japan is finally taking shape. But to bo ludzie mogą zabijać bogów? Use this on us. To podchwytliwe pytanie? To każda pułapka. Znaczy domyślam się, że to jest coś na zasadzie, że niezależnie co sobie, to i tak efekt będzie sama, ale niech wam będzie. Not going to ask about it, huh? That's why I asked you to do it. Znałem, że to jakiś śmieszny, że śmieszny mem typu oni są nieumarłymi i to ich zabije. Albo ich odeśle na drugi świat raczej. What's going on? Are you guys? Everything is returning to normal. Now it's time for us to do the same. Patrioty uciekają do komputerka, w którym się znajdowały. I finally feel at peace. Thank you. Spoko, polecam się na przyszłość. I guess they got stuck here because they couldn't let go of what happened 25 years ago. I guess I wasn't that much different from them. But I don't need to live in the past anymore. Właśnie, trzeba żyć przyszłością. Czy jakoś tak? Trochę ekspa. Summary Karma. Czy ja chcę Summary Karma? Nah. Zdaję sobie sprawę, że to jest trochę coś na zasadzie. Na pewno będę tego żałował, ale na razie tego nie chcę. Hunter's Association mnie wzywa. Z tego co widziałem. To ciekawe. Czego ode mnie Hunter's Association chce? I czy ja mogę iść w dobrą stronę? Czy ja nie mogę tu zejść? Right? Right? Mogę. Plankton Gaming nie ciągnie mnie aż tak bardzo. Może kwestia tego, że słabości w tej grze są jednak dość silne. Do Hunter's Association i tak chciałem iść, bo wyleczenie się na pewno mi nie zaszkodzi. Okej, okay, dostaliśmy paczkę. Zgaduję, że pierwsza jest dla magów, druga dla wojowników, prawda? Magic Agility, Sonic Dexterity. No dobrze, to daj mi Ice King. I chcę się wyleczyć teraz, jak już tu jesteśmy. No dobrze. To pytanie na dziś, co mi daje ta bransoletka, o której wspomniano? Akcesorium, Wise King Bracelet. Plus 30 i więcej many. To nawet nie jest pytanie. No dobra. Zostały mi jeszcze chyba dwa questy. Co chcesz? Hades Blast? No tak, czemu nie?
Nula zawsze łatwiej przekazać niż Shadow Blasta. Dobra, czyli mamy jeszcze Midtown i Minami Sonamachi. Gdziekolwiek Minami Sonamachi by nie było. Czyli tak zwane moje ulubione. No, to wejdźmy przede wszystkim na ziemię i wtedy będziemy mogli się zastanawiać, co dalej. Czasami by się przydało, żeby wszystkie lokacje były jakoś ładnie podpisane, a nie tylko te najważniejsze. Bo jak się dostaje takimi Minami Sonamachi, to podejrzewam, że ktoś, kto mieszka w Tokio, może wiedzieć, czym to jest, ale ktoś z zachodu za cholerę nie będzie wiedział. Bo żeby nie skłamać, to nie jest tak, że ten... że ja to mam gdzieś zaznaczone. To jest Midtown, to na pewno. Minami Sonamachi jest zaznaczona, a to też o tyle fajnie. No dobra, czyli obie rzeczy są bardzo daleko od siebie i to jest najgorsze. Na środku jest to całe jajo, tak, na środku jest to całe jajo. Dobra, to skoczę może najpierw do tego Minami Sonamachi całego. Czy ja przejdę? Nie przejdę oczywiście, nie. Przeczytajmy jej poemat miłości. Trochę kasy? Jasne. Łatwo? Chciałbym, żeby to zawsze tak łatwo wychodziło. Niestety wiem, że doskonale, że to tak nie działa. Shotgunę. Shinji, odgunę. Jest super efektyw. Zapo. Super efektywnych rzeczy. Czy mam demony, które potrzebują expa? Tak. Ty potrzebujesz expa, Kim mam on? Nie, Layla nie, Ty nie. Studenki potrzebuję. Zapraszam. Z czego się wzięło gunę? A nie wiem, ja jakoś tak. Mam wrażenie, że przez Shina zacząłem tak mówić. Czy ma to sens? Pewnie wcale. O mój Boże, ja ten nie przejdę. Ja muszę kompletnie dookoła iść, prawda? Chyba, że to mi pozwoli. Nie, to mnie tylko... to mi tylko tu pozwoli zejść. Oh baby! This is the Toyosu Terminal. Activating transport complete. Czy byłem po Pumę? Haha. That's a good one. Mój odwieczny dylemat, czy z jakiego układu się wychodziło gdziekolwiek? Bo chyba nie. A jeżeli się wychodziło, to Nintendo? Może jednak stąd się wychodziło? Nope. Rozumiem. Jak nie wychodzimy, to nie wychodzimy. Tutaj jest wejście. Jezu. Ślepota nie boli. Ale deskiera. Bycie w Ikebuku to nie do końca mi pomaga. Dostać się tam, gdzie chciałem, ale... stąd też możemy przejść, generalnie. Ewentualnie gdzieś się... To wygląda jak horda zamarzniętych rzeczy. Która jest dużo bardziej wytrzymała i chciałbym, żeby była. O mój święty Boże. A on tylko na siebie może? Nie podoba mi się to, co widzę.
absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Maladi dodaje mniej niż ten, niż Agitine. Horde, co mnie bardzo niepokoi. Yep, lock. Po zaskoczeniu absolutnie nikogo. Ta Horda mi najebie. Unless? Nie. Amudon. Ok, nieważne. To wyszło dobrze. No dobrze. Lecimy dalej. Wiem już, żeby nie używać Mudonu. Bo mi to absolutnie nic nie da. To ma szansę, ale jednocześnie trochę się boję. YOLO. Nice. Zadziałało lepiej niż bym chciał. Albo inaczej, lepiej niż oczekiwałem, o. Bo zadziałało tak dobrze, jakbym chciał, lepiej niż się spodziewałem. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Nie zabiję ich w jedno odpowiedzi. Nie ma szans. Chyba, że halleluja. Halleluja nie jest MVP. Au. Doskonale. Tak co by pozostałe demony przypadkiem nie myślały, że mogą ekspa dostać, co? Ale skurwysyństwo. No dobrze. W takim razie studenki Indeki wracają do Pelty. Mam nadzieję, że nie wpadnę już na kolejną taką hordę. Zgania, jeżeli tak jest znowu na też Kio, to chyba po prostu zmienię demony. Bo mam rzeczy, które sobie by z tym lepiej radziły, ale zdecydowanie nie byłem akurat w tym setupie dobrym. Nie kampiczkę, ja chociaż... Ja chcę być wyleczyć manę. Aż piękne jajo. Czy ja mogę? Mogę? To wygadajmy na razie, nie mógł nic z tym jajem zrobić. Nie podoba mi się to. Żeby nie rzec, że nie podoba się to dla mnie. No dobra. Skoro Midtown jest bliżej, to obskoczymy najpierw Midtown. I przypomnijcie mi, gdzie w tym Midtown to miało być. Witam, Ołserek. Dzień dobry. Demon Hagen się osiedli, czyli musimy znaleźć Hagena. Pytanie, czy on będzie na górze czy na dole. Dla świętego spokoju ducha zmienię sobie party już na bojowe. I spróbujemy window pojechać, albo i nie. Hey now. Przepraszam. Tak, nawet sobie odpuszczę. Z jednego prostego powodu. Mógłbym jej zapis przed takimi walkami. A dziękuję, dziękuję. Okej, ale tym razem już sobie nie odpuszczę. A tam dziecko od razu. Żebyś ty wiedział, z kim masz do czynienia. Na co ty masz być podatny, Aizo? Nie na Zio. Będziemy próbować.
Znaczy, na chwilę wyszedłem z kim walczysz z Paganem. To ewidentnie będzie już po fizycznych ataków. To jest mi bardzo na rękę. Na Hagena dostaliśmy questa, żeby go pobić. I jest on w Midtownie. Więc stwierdziłem, że skoro bliżej mnie tutaj wyrzuciło, to jak najbardziej spróbujemy zabić. To wszystko? Swordsmanship. Dosłownie zero miecze się zetknęło ze sobą w tej walce. Przeszedłem tutaj, bo ktoś mi powiedział, że mam tu przejść. Demoniczne dotokle może prześmić umysły. Chłopca dosłownie ucieka. No dobra, to tylko teraz pytanie. Czy on zabrał ze sobą to złoto, czy... On wciąż gdzieś jest w Midtownie. Okej, okay, chyba nawet go nam pokazuje. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji jest sens się buffować. Stoić na lecie? Nie, nie trzeba, tylko nie. Jak będzie trzeba, to poproszę deptem. A na razie to wygląda, jakby on tutaj był. Yep. I challenge you to a duel. Czym ty jesteś? Czy tam mi nie zapisało analizy z naszej walki? Najwyraźniej. Używałem buffu Easy, z tego pamiętam. Raczej? Fajny design. No taki całkiem ciekawy i nie odzarzający jak duża część designów z czwórki. Dlaczego on sobie tu przyszedł? Nie wiem, stwierdził, że będzie uciekał, to na pewno. A czemu akurat tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tym razem wszedłem po jednym buffie. Idę buffie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zwłaszcza, że idei on chce się w siebie reflektować. Zan? Okej, to był wciąż pokryty, więc nie mam jego słabości, ewidentnie. Chyba, że... Blok, kurwa. O kurwa, śmierć. Nie podoba mi się ten śmirk. Don't śmirk mi. Biera. O ty kurwa. Teraz się nie przekonam, czy lajki tego osobowością, nawet jak spróbuję. I'm a sit. God damn it. Kid. Zostawił za sobą krwawy ślad. Czyli teoretycznie możemy go po krwi śledzić. Ta winda jedzie na 43. Sok borówkowy. Powiedziano nam, że to krew. Więc tego się trzymam. A sam też ten apokalipsy nie jest tego dla dzieci, więc nie muszą się bawić w jakieś dziwne sensory. Tutaj? No. Nope.
Czyli co, do kolejnej windy pewnie. Nawet nie blisko. Śmiałbym się, jakbym nie rękam to złapał na wyższym piętrze. A jasne, powiem, jak się nazywam. Sławę męty. Okej, zakładam, że tym razem już mi nie ucieknie, więc mogę się bachować. Do usanej śmierci i przy okazji wezmę starce od razu. Też blokuję. Czyli nie ma słabości, którą mogę sensownie użyć. Przynajmniej na magu. Bo on żyje, że ma na gunę albo coś. Ale ja gunę nie jestem w stanie użyć sensownie. Chyba będzie po prostu było podanie używane. Nie, żebym miał wielki wybór. Jednocześnie widzę, że on dość dużo fizycznych rzeczy używa, więc będzie po prostu tetaken chodził. Okej, dalej. Tetaken. Nigdy nie pamiętam, czy tetakany przychodzą z natury. Zobaczę, czy robi coś na ten temat mówi. Antivirus Nectarum, czyli w tej grze nie przechodzę, więc muszę je recastować. Jeżeli ktoś wie, że to tania strategia, być może, ale nie przejmuję się tanio osiągając SMT. Kolego przyjacielu. Nie przetadasz, domina. On wciąż jest charge'owany, by the way. W SMT trzeba korzystać ze wszystkiego. Jednocześnie mamy na czacie osobę, która stwierdziła, że będzie przychodziła Luxa na najwyższym poziomie nosi bez buffów. Bierama. Okay. Ten tetakan już nigdy więcej nic nie zrobi. Jeszcze tutaj sobie szczęścia. Jak słyszałem co planuję, to ja też miałem bardzo podobną reakcję. To jest tam minus 3, tak doskonale. A, mogłem pasnąć w sumie. Bo protek tutaj więcej niż demony. Czy on w końcu zaatakuje? No, doskonale. Never ending, sorry. A ja już nie mam many za bardzo. W sumie. A co jeszcze on rzeczywiście jest podatny na gunę? Czy jest gunny reloaded, czy jeszcze nie? Ujmę to inaczej, już nie jest grane. Zdążyłem przejść reloada. Okej, gunę działa, ale nie trafiam. To węgę polską wersję językową, ale wytłoczyło mnie, jak paskudne jest. O, śmietno, doskonale. Jesus. Co o niej sądzisz? Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie przejmuje się tym, że muzyka może być miejscami niekoniecznie tak dobra jak w oryginale, i nie przejmuje się brakiem kontentu z PS czy Dancer albo z Portable, to nie ma powodu grać w inną wersję. Na skrzyniach co widziałem, polska wersja nie wyglądała tak źle. Jest za dużo miejsc, gdzie widać, że tłumacze nie mieli
wglądu na to, jak to się prezentuje w grze. Albo po prostu nie dostaje kontekstu. No, ma te section w porządku moim zdaniem. Nie jestem fanem wokalu w nowym Master Section. W sensie tego, co wyszanie ci. Ale poza tym to raczej się zgodzę. Z drugiej strony wokal to jest główna zmiana, więc... A można wybrać muzykę... Kind of... Generalnie wybór pomiędzy nowym motywem a Master Section to jest głównie kwestia tego, czy gracz, o mój Boże, czy gracz wykorzystuje ataki zaskoczenia, czy nie? Niektórzy bossowie mają z automatu Master Section i na to się nie da nic poradzić. Tak jak w Goldenie zrobili, tak jak w tym w Royalu zrobili, no mniej więcej. I oprócz tego, jeżeli ktoś ma kupione telecykowe muzyki, na przykład z czwórki czy z piątki, to też może sobie ustawić i to nadpisuje przynajmniej motyw walki losowej. Nie wiem, jak motywy bossowe. Jest Goldenie, mi się bardzo podoba. Mi też się podoba, ale... W pewnym momencie też miałem trochę takie, że ile można. I powiem tak, gdybym miał wybór ustawić na przykład Danger Zone z Portable, to pewnie wolałbym Danger Zone, ale poza tym It's Going Down jest jak najbardziej... Dla mnie jest upgrade'em w porównaniu do oryginalnego Master Section. Nie wiem, na ile to kwestia tego, że wiecie, nowe Master Section się nasłuchałem i w ogóle, ale wolę mimo wszystko. Chyba tutaj ta muzyczka sporo gorsza. Chyba tutaj nie ci kolor jest Night, prawda? Bo jeżeli tak, to absolutnie się nie zgadza. Chodzi o baby, baby, teraz baby, baby. Jest to prawda. A dobra, gdzie będzie najszybciej się wyleczyć teraz? W Shibui pewnie, co? Nie lubię faktu, że w Shibui, ale nie, że miał jakiś wielki wybór. Sewarionowa gierka musi mieć w Master Section jako Battle Team. Obowiązkowo reloadowa, żeby stiltować Sevika. Sevik i Shin bardzo nie lubią refrenów nowym Master Section. Powiem tak, to nie jest tak, że im się jakoś pytanie dziwię, bo sam, tak mówiłem, za nim nie przypadam. Mam ogólnie bardzo mieszane uczucia odnośnie Setaku, bo jest parę utworów, które leżą mi dużo bardziej niż oryginalne. Większość nowych utworów, tych nowych, bardzo lubię. Mówię, mam takie 50-50. Hey. Te w akademiku? Nie wiem, ja go lubię. Przy czym ja też powiem szczerze, nie byłem jakimś wielkim fanem oryginalnego soundtracku w większości, bo nie uderzał w moje vibesy, że tak to powiem. Swoją drogą, jakiego akademiku? Internatu. Proszę wyrażać się tak, jak polska wersja każe. Nie, no pewnie mógłbym zrobić jakąś taką poglądową listę rzeczy, które brzmią okropnie w polskim tłumaczeniu, ale zajęłoby mi to zdecydowanie za długo. Możliwe, że kiedyś sobie zrobię jakieś takie przejście, gdzie będę chciał zobaczyć, jak wyszedł ten angielski dubbing, i wtedy odpalę sobie z polskim tłumaczeniem.
Ale w wielu miejscach po prostu wychodzą takie rzeczy, że... jak jeszcze raz tłumaczenie w polskim... Znaczy, ja mówię o pytaniu 4 lot, a nie jestem pewny, o co pytasz w tej chwili. Jeżeli pytasz o akademik, to po polsku jest internat. Jestem trochę przyzwyczajony do tego słowa, bo parę moich krewnych mieszkało w internacie. I wszyscy zawsze najpierw słyszą internet, jak pada to słowo. O, czemu uczniowie mieszkają w internecie? O Boże, kiedy ja mam iść? Muszę sobie mapkę przesunąć, żeby nie namieszać. Mogę tędy? Tak, tędy pójdę prosto. Oba miałem pasują. To akurat nie jest jedna z tych rzeczy, o które się czepiam. Dużo bardziej się czepiam o takie rzeczy jak losowe przetłumaczenie na karcie Agi jako zwinność. Gdzie to jest jeden z takich typowych przykładów tego, że tłumacz dostał kwestię bez żadnego kontekstu i potem nie sprawdził, jak to w grze wychodzi. Zwłaszcza, że w opisie tej karty nawet jest napisane, że ona uczy skilla Agi. Więc... powiem tak, byłem po obu stronach barykady, że tak to ujmę, zarówno jako osoba testująca tłumaczenie, jak i jako tłumacz. Więc skąd takie rzeczy wynikają i... że zazwyczaj po prostu osoba, która testuje taki tytuł, potem to daje do poprawy, tak? Ale w tym wypadku, no nie zostało to dane do poprawy. Tak samo jak w social linku z dziadkami była taka sytuacja, gdzie dziadek daje nam jakieś cukierki czy coś w ten deseń. I w angielskiej wersji można było albo przyjąć mówiąc dziękuję, albo po angielsku odmówić mówiąc I'm fine, thanks, czyli takie podziękuję na nasze, tak? Które po prostu było dane jako takie grzeczna, kulturalna odmowa. Gdzie w polskiej wersji mamy to jako dziękuję i wszystko w porządku, dziękuję, albo jakoś tak. W każdym razie dwie kwestie, które były praktycznie synonimami. Jednocześnie widziałem, że jest parę kwestii, które są przetłumaczone bardzo w porządku i... widać, że nie było to robione jakoś kompletnie maszynowo, tylko trzeba było się do tego fizycznie przyłożyć, wysilić mózg, tak? Także powiem szczerze, że mi się wydaje, że jedyne co to zabrakło porządnego sprawdzenia tej gry, żeby zobaczyć, jak te kwestie dialogowe wyglądają w grze, bo sporo z nich jest poprawnie przetłumaczone, ale kontekstu im brakuje. Albo ktoś, kto musiał tłumaczyć bez kontekstu, jestem ekspertem w tej dziedzinie. Znaczy, to nawet nie musiało być... Mówię, mi się wydaje, że to nie było tłumaczenie maszynowe, zwłaszcza, że są tam czasami inne jakieś dawne literówki, tak? Których komputer był w ogóle nie pełnił. Przy tłumaczeniu. Moim zdaniem to jest po prostu robota tłumacza, która została wykonana całkiem w porządku, ale bez późniejszych jakichś poprawek, które były potrzebne. I no, boli mnie to zarówno jako gracza, który potem widzi, że wersja polska jest ledwo w stanie do użytku, moim zdaniem. Stosunek błędów do tekstu, wiadomo, że przy tego typu grze nie będzie jakiś bardzo ogromny, tak?
No bo jednak to podejrzewam, że są setki tysięcy linijek dialogowych. Ale jednocześnie tych błędów jest na tyle dużo, że przez pierwsze 9 godzin jak grałem po polsku, to uznałem, że tego jest za dużo i w pewnym momencie bałem się, że mogę zatracić dosłownie sens wypowiedzi. Więc uznałem, że nie da rady przechodzę na wersję angielską. Przynajmniej dostaliśmy polską wersję językową, zostaliśmy wyróżnieni. Mam ochotę trochę powiedzieć, że dostać taką polską wersję językową to jak nic nie dostać. A, bo ja koni się zostawiłem startę. O, ale fajnie. Żeby nie rzec wręcz zajebiście. To jest ongiorki, tak. Jestem optymistą. Pod tym względem trochę zazdroszczę, ja w takiej sytuacji nie potrafię. Ale koniec tutaj może nie być optymalny? Będę musiał z media hanować to na pewno. To chyba mi się wszystko opóźniło, ale... Wolę to niż... jakoś tak też nowy jeszcze. Trzeba było przyjść przy pełni. I know that! No dobrze. Wydaje mi się, że on nie miał takich typowych żywiołowych słabości. Yep. Klasyka gatunku. Nie wiem, fakt, że Cold Worlda można sprzedać. Za bardzo niewielkie obrażenie, ale można. To co, on przy okazji jedną córeczkę dostanie. Nie jestem pewien, czy on ma tylko taki fizyczny plus tego speciala, więc wolę po prostu mu to zmniejszać i w ten sposób potencjalnie zobaczyć, co on tam ma. Ale póki co wygląda, jakby rzeczywiście miał tylko te. Jakby miał tylko fizyczne. Nie podoba mi się, że Bahama Yuri teraz nie może kastować. To jest bańka pomimo to, prawda? Tak, to jest. Już się bałem, że nie. I... Bowling Fence. Nie jestem pewien, czy potrzebuję jednocześnie TTK, no i Imposing Stance'u. Au. A ja z efektami stoję plus 1, minus 3. Najgorsze jest to, że wiem, że jak to tak mi padnie, to nie ma za bardzo kto go wskrzesić, więc muszę praktycznie media hanować. Muszę? Pożałuję tego pewnie. Pewnie pożałuję. O i jeszcze Chira mnie broni przed stresami. Żeś nie umierać. O nie, halleluja, wpadł do jednego HP. To ja teraz pocznę. Wydaje mi się, że on może być odporny na wszystkie żywioły. Tak to wygląda.
Dla bezpieczeństwa wciąż Imposing Stance rzucę. Wolałbym się nie wywalić w ostatniej chwili przez jakąś kompletną głupotę. Ale na szczęście Halloween mnie uratował przed jakimiś głupimi rzeczami. To nie ja, to mój demon. A może chcesz do mnie dołączyć? Oh, goddammit. What? Mony lubią zabawę. Halluje jest zmęczony? Czy ma to jakiś związek z tym, że chłop dosłownie dostał HP do jednego? A, to nie może być to. A może studentki jeszcze się nie uczy rzeczy? Niedobrze. Czy ja mam jeszcze jakieś challenge questy? Wydaje mi się, że nie. Nope. To będzie wsio. Poza tym jednym na negocjacje. No chyba to pytanie, co nam teraz zostało. Mogę na pewno do terminalu iść. Czym teraz dosłownie powinniśmy wrócić się na chatę i odpocząć? Bo zazwyczaj tak to wygląda, jeżeli nie mam questów żadnych. Zobaczymy. No i to nie jest tak, że mamy jakąś pilną robotę, bo mamy wielkie kosmiczne jajo, które nam wybuchnie całe miasto. Naaa. Gadaj z Bellmanem w domu. Nie, o co chodzi? Widzę, że nie mogę jeszcze ten. Nie mogę jeszcze iść spać. A właśnie. Znajdź się nowym głosie, Kiko. Powiem tak, słyszałem tylko klipy, bo ja w Persony gram generalnie sam, nie z angielsku właśnie, tylko z japońską wersją voice actingu. Więc tutaj moje zdanie może być bardzo na wyrost, bo wiadomo, że klipy nie oddają aż tak dużo. Ale jak dla mnie Akiko brzmi strasznie staro i średnio pasuje do postaci. Z tego co słyszałem od Shina, który gra ten gierkę wersję językową, z czasem się robi lepiej, ale to wciąż jest taki 50-50. Ja też na pewno mam ten problem, że mam syndrom pierwszego usłyszanego dubbingu trochę. Który polega na tym, że jeżeli usłyszę jakiś dubbing jako pierwszy, to będzie on dla mnie zazwyczaj lepszy. Ha, czyli do ja wejść nie mogę. Brzmi jak postać typu Kanjiego czwórki. O! Nawet starzej chyba brzmi. Trochę. A wiesz, że nie oglądałem polskiego Naruto? Gdzie ja mogę teraz chcieć iść? Prawda? Zerknę, czy mapa coś mi powie. Wydaje mi się, że nie, ale... Zaszkodzi się, nie zaszkodzi. Nie, nie. Poza wielkim jajem na środku. Gol. A, w sumie... Right. Jest taki fajny przycisk jak gol. Czyli Kasumi Gaseki. Akurat dobrze się składa, bo te... Goddammit. Przez tym myślałem, że trafię na jakąś popierdoloną hordę. Uuu, ja ich nie mam.
Chcecie o tym porozmawiać? Jasne, jest chyba. Niech ci bał. Ej, to było proste. To co nie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o angielskie dubbingi, to że jest ileś nazwisk, które dość regularnie podkładają głos pod postacie. Bo nawet nie znając za bardzo angielskich dubbingów, to mam wrażenie, że Lion Brain ten skrótę będę kojarzył. I podobnie jeszcze parę innych. Pleroma. Nice. No dobrze. Zobaczmy, czego od nas są w Kasumi Gaseki w takim razie. Wystarczy. A, to też prawda. Aczkolwiek z tego, co kojarzę, większość voice actorów, którzy wcześniej podkładali głos, wciąż pozostała w grze, że tak to ujmę, bo dostali po prostu nieco inne role. Jedyne co to chyba Vic od Junpei'a nie dostał żadnej innej. Przy czym tam kojarzę, były kontrowersje, które mogły być tego przyczyną. Shisha turned into a giant egg. Yep. And that egg's gonna hatch a new universe. A new universe that will give Krishna the power to finish this salvation of his. We need to stop him before that happens. Okay, teraz powiedz mi, jak masz sam to zrobić. How the hell do you pull off a trick like that? Junpei Egis raczej nie mieli szansy powiedzieć o Egis, nie wiem, powiem szczerze. He's right. This won't end peacefully. It's not like they were looking for peace. We have three objectives then. Mm-hmm. One, defeat Krishna. Two, rescue Flynn. Three, destroy the cosmic egg. Under better circumstances, I'd call upon every hunter we have for this. All right. Teraz wszyscy są trochę wysiąknięci przez Shaysha. Most of them ended up like this. So we're the only ones left who can do it. Yep. That's how it is. So it's up to us. That's how it is. Hell no. This is gonna be a cakewalk compared to leading the Ashura Kai. This may be. Podoba mi się, że Halleluja mówi to tak, jakby on już jakoś od bardzo dawna kierował Ashura Kaiami. A to chyba nawet nie jest cały dzień. Apparently it belonged to our old friend Akira. Ten sam Akira, którego mamy wizję? When I first met Akira, he was around your age. You remind me of him. Wie, Agis publikowała dosyć problematyczne tweety podczas pandemii, dlatego co chcę ją całą karierę, i seriously. Wasn't the first king of Mikado named something? To powiem szczerze, że nie wiedziałem tego. Zresztą o Wiku też przeczytałem bardzo niedawno. Akira stayed behind. We made a promise up there. He'd stay behind and use the angels to build a country. Aczkolwiek też bez bicia się przyznam, że dużo więcej bym wiedział, gdyby to dotyczyło japońskich wysiaktorek. We made the Hunter Association hold up our end of the bargain. Plan was to bide our time until we could join up again. But in the end, we weren't able to rescue Akira. Akira is still holding up his half. He sent us you and Flynn. Him? We don't know why. The kid just reminds us of Akira. To taki zbieg okoliczności, spokojnie. Jedyną zmianą w japońskim, bo chyba jej kor... Tak mi się wydaje... Bo z tych najgłówniejszych postaci wszystkie głosy raczej pozostały. Wiadomo, że do social linków pododawali pełen voice acting. To bardzo szanuję i... Jak dla mnie sporo postaci zyskało bardzo dużo na tym.
vegetative state, so there's no backup. W tym nawet te szaliki te wcześniej były dobre, jak Akinami. Teraz moim zdaniem jest to jeszcze lepsze niż był wcześniej. Z drugiej strony są też przykłady, gdzie niewiele to zmieniło, cześć Nozomi. Criminals.com. A. To wygląda trochę jak Holdalusfera. Japońska scena wyjeżdża dziś. Mam wrażenie, że japońska scena zmienia głównie wtedy, kiedy voice actor już rzeczywiście fizycznie nie może. Z tego czy innego powodu. Albo jeżeli są rzeczywiście jakieś poważne dramy. We don't have time to pick this fight, man. Look at how many of them there are. By the time we're through with them, it'll be tomorrow. Can't just leave them to claim more lives. We have to stop them here. Now. A tam skinsy podjęła tej porazą. We aren't the only ones cleaning up the lingering souls. Others all across Tokyo are doing the same. So stop all this pointless resistance. Surrender your souls to us. Yep, już się poddaję. Let's deal with the enemies at hand. Czy to jest cała Holda? Nie, to dwa pojedyncze dwone. Czy ja dobrze pamiętam? Yep. On blokuje. To nie dobrze. Znaczy się z diabli wytrzymały, czy idę. Czy ja dam radę zajść Fafnira? Chociaż raczej nie. A, nieważne. Udało się. Na bezpieczeństwo. Widywałem już dziwniejsze rzeczy. A on dosłownie jest ani tury. Mówię mu nie. Nie ten skierowałem. Ziodajn? Nope. Ajidajn? Yep. Chciałem wziąć Ajidajn wcześniej, ale wybrałem swoją umiejętność. Zabiję. Nice. 84. Czy ja dobiję do 99, zanim go skończę? O. Ktoś się zajął demonami. Dzięki, Jaszu, okej? Okay? Przydacie się chociaż raz do czegoś? Chwilę wcześniej, halleluja. O, przewodzenie Ashurakajami jest trudne, o! Gonna lead the Ashurakai, right? Can't have you dying here then. We've received word that the divine powers have begun an assault on Tokyo. Owszem, powiedziałem nam o tym. We know. We've already been attacked. What about the rest of the districts? Every hunter who can still stand. Further, go wspominałem o tym na Discordzie, na Steamie jeszcze nie miałem okazji i dokończyłem dzisiaj personę, dwa tak prywatnie. I byłem zaskakująco blisko końca gry i trochę mnie to teraz będzie denerwowało. Przy czym znaczna część tego, co zostało, to dosłownie dungeon crawling. Takiej czystej fabuły było naprawdę niewiele. Gdybym miał same kasenki te fabularne gdzieś tam upchnąć, to podejrzewam, że byłoby z jakieś pół godziny może. Podobało mi się zakończenie. Musiałbym zobaczyć, jak wygląda i ten punishment, żeby to ocenić. Mam wrażenie. No więc Ring of Gaia też nam będzie pomagał. Znaczy mam wrażenie po prostu, że tak bez dalszego kontekstu to taki trochę Deus Ex Machina się zrobił.
Więc pewnie musiałbym zobaczyć jeszcze ten Eternal Punishment. Jakby wiem, że to jest duologia. I że pewnie lepiej to oceniać jako duologię, a nie jako pojedyncze tytuły. Ja też nie pamiętam EP. Ja wiem niewiele o Eternal Punishment. Okej. Okay. Wiem głównie tyle, że czytałem jakiś czas TV Topsy. Związane z bossami i tam trochę czytałem o bossach. Ale poza tym to niekoniecznie. Także kojarzę, jacy bossowie mogli być w Eternal Punishment. Czy sobie chwalę za być jedyną personą z dorosłym castem? To też słyszałem i jednocześnie, że duologia dwójki ma najlepszą fabułę z całej serii. Póki co sama dwójka mnie pod tym względem aż tak do siebie nie przekonała. W sensie sama ta, samo Innocent Sin. Nie wykluczam, że kiedyś się przekonam, ale nie jestem pewien, czy obecnie nie jestem za bardzo zakopany w innej JRPG-owej serii. Bo biorąc pod uwagę, że je kupiłem, to stwierdziłem, że muszę w końcu zacząć przechodzić te Pixel Remastery, które mam. Więc przeszedłem jedynkę, teraz jestem w trakcie przechodzenia dwójki. Jezus, KS Final Fantasy 2 jest bardzo dziwnego. Jakby słyszałem dużo o tym, że ta gra ma specyficzne mechaniki, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak nietypowo się grało, że tak tłumaczę. No, nowy challenge quest. Mówcie mi jeszcze. Czy musimy zejść po tę antenę do Kasumi Gaseki? No chyba nie. Nie wydaje mi się, wręcz chciałoby się rzec. Okej, możemy teraz zjechać. Doskonale. Jeśli przetrwasz 2 i 3, reszta pójdzie szybko. Dwójka i trójka to jedyne części, których nie przechodziłem jako tako nigdy. Właśnie, to też. Przy czym jednocześnie chciałbym robić setki z tych gier, co przy pierwszej części nie było jakimś wielkim problemem. W dwójce już napotkałem problemy pomimo robienia z poradnikiem. Pozdrawiam Shina. Pozdrawiam, bo mu mówiłem o tym, nie, że szkaluję go za to, żeby nie było. No, poradnik mnie zrobił trochę fuja, bo w poradniku jest napisane, że w pewnym momencie trzeba znaleźć przeciwników, bo się będą zmieniać, a moment, kiedy oni się zmieniają, jest... Inaczej, moment, w którym napisali idź szukać przeciwników, to jest moment, w którym przeciwnicy już się zmienili, o. I jest mi z tym niekomfortowo. Na szczęście bestia już działa jak działa i mogłem po prostu wczytać sobie wcześniejszy zapis i uzupełnić go. Okej, czyli w tym składziku nic nie ma. Musimy do jakiegoś innego pójść. Znaczy, nie ma niczego, czego do questa potrzebowaliśmy. O. O to mi chodzi. Ja się nie dziwię, że i ty po prostu zgarnąłeś te wpisy do bestia już wcześniej. Bo ja je wcześniej spotkałem jako tako, ale nie byłem w stanie ich sensownie pobić. Jolo?
Okej. Dzięki. Zakamek, I guess? Nice, właśnie chciałem pytać, czy może Insta Kill wejdzie. Wesnałeś 2-1? No, widziałem, bo mam odpalone gdzieś tam z boku, ale też bardziej na zasadzie, że sobie tylko na te. Tylko na wynik jest na ich czas zerknę, a nie, że rzeczywiście oglądam. Chyba demony nie chcą. Mogę potwierdzić, że demony chcą mojej dupy i nie podoba mi się to. Ja tak, tak, że 2-1 dla Matt to wiem. Bo jak wcześniej patrzyłem, to było 2-0. Ile macie chyba? Idzie mi tak, że przed na streama. To co mówisz, że mam wejść na Discorda i ci raczej udostępniać? Bo za dobrze ci idzie. Nie wiem, o co ci chodzi. Jak to mówił, ja do złego nie nakłaniam. O mój Boże, muszę tu przyjść z nawarem. Nie. No mnie czy teraz nie byłoby ci łatwiej zrobić to Master of Jobs? Bo wszedł ten update przecież, który daje te konsolowe usprawnienia. A w dwójce na przykład dodali przyspieszenie grindu. Więc podejrzewam, że tak samo w piątce można zwiększyć to, ile job pointów dostajesz. Jako tako? Coś gdzieś się pojawiło. Shin się właśnie śmiał trochę, że to jest dla niego odrobinę niefajne, bo czuje jakby został ukarany za to, że przechodził grę wcześniej. Ja nie chcę wiedzieć, jak to wyglądało w twójce, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę, że mi z tym mnożnikiem dość wolno się nabijają punkciki. Wiecie co, jolo. Okej. Okay. Tak. Nice. Posadzimy do niej wszystkim poza chwilę, no i każdy by... Nie no, ja mam te, ja mam topory na gaju. Paski. O mój Boże. Spójrz na to z tej strony. Nie jest to FF8, w którym to, by coś kiedyś zrobił przy okazji i rozwalił sobie poziom trudności na swoją niekorzyść. To dopiero byłby mem. Sznepe. Nie chciałem nakłaniać do złego, no ale skoro już nalegasz. Wiecie, człowiek chce być miły. Ja jebie. Człowiek chce być miły, chce dać popracować. No. O, gdzie jesteś na serwerze? No dobrze. Zrobiłem swój pierwszy krok dzisiaj i faktycznie zacząłem pisać, a nie sporządziłem plan. Więc jestem na dobrej drodze, żeby... Dziękuję za życzenia powodzenia, Sylwio. Jestem na dobrej drodze, żeby to napisać. Znaczy inaczej, nie będę miał problemu z napisaniem całości. Problem się zaczyna dlatego, że mam do oddania rozdział na za półtora tygodnia, a mam na razie półtorej strony, bo zacząłem pisać dzisiaj pół dnia. I jeżeli masz napisane tyle w jeden dzień, to raczej nie powinieneś mieć problemu.
Nie, 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 spokojnie, jakby po prostu też no, po pracy mi się nie chce pisać, ale będzie trzeba, to wiadomo, może usiądę. Nie odpisałem o czym piszę. Piszę, nie wiem czy powinienem o tym mówić, publicznie, jeszcze ktoś mnie namierzy i dodam. Chociaż tak wiecie, jak się nazywam, gdzie mieszkam, ale nieistotne. W każdym razie piszę o wpływie, bo jestem na prawie i w katedrze prawa cywilnego, piszę magisterkę z prawa rodzinnego i mój temat to jest znaczenie woli dziecka dla rozwodu. Nie wiem czemu, ale zaraz przypomniał mi się ten wspaniały mem, że po czym poznać, że ktoś jest studentem prawa, bo powiedz, że jest studentem prawa. Mam takich na roku i wiem, że zrobiłem teraz to samo, ale potrzebowałem dać kontekst, bo actually zostałem zapytany. No właśnie, jeżeli zostaje zapytany, to wiadomo, że to zupełnie inna sprawa, tak? Tak. Imagine, że co studiujesz, nie mogę ci powiedzieć. W drugą stronę. Zastanawiam się, w jakiej sytuacji mogło być tak, że nie możesz komuś powiedzieć, co studiujesz? Co studiujesz, chyba... Nie ma takiej sytuacji, mi się wydaje. Nie wiem, mogłoby być mi głupio powiedzieć, że studiuję stosunki międzynarodowe albo coś ten daty, ale to nie jest na poziomie, że nie mógłbym powiedzieć. Nie mogę, no wiadomo, że to nie będę hejcił żadnego kierunku, bo jeszcze się ktoś poczuje się urażony z widowni, jeżeli na nim jest. Nie będę hejcił tak, jak prowadzący to właśnie zrobił. Czytało mi się to usta parę przykładów, ale uznałem, że będę grzeczny dziś. Wyjątkowo? Tak, wyjątkowo. Zakładam sobie filtr, to jest rzadkość. Dziecko się wtedy liczy aż do 18 lat. Generalnie w polskie prawo nie ma definicji dziecka. Polskie prawo sobie zaczerpnęło definicję dziecka z konwencji międzynarodowej z 89. I tam jest rzeczywiście definiowane dziecko w ten sposób, że to jest każda istota ludzka, która nie ukończyła lat 18. Nie, miałem wrażenie, że zazwyczaj się sprawdza do czegoś pokoju. Dziecko ma tyle lat, ile zakłada przepis, który aktualnie rozpracujesz, że to może być gdziekolwiek między 15 a 18? Nie. Jakby to wiesz, są podkategorie wtedy, są nie, małoletni, młodociani i tak dalej. Ja wiem, tylko wiesz, w takim pospolitym myśleniu, tak? Tak, ale to wciąż się wiesz, to są mniejsze kółeczka zawierające się w dużym kółeczku z napisem dziecko. Aha. To w ten sposób. A na przykład młodociany to jest pojęcie z karnego, co mnie absolutnie nie obchodzi, małoletni to jest pojęcie z cywilnego i tak dalej, także to... Nie pytajcie mnie o karne. Chuja mnie obchodzi karne. Zresztą generalnie mało mnie obchodzi jakiekolwiek prawo pozarodzinnym, co jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że pracuję w prawie bankowym, ale nieistotne. Niewiele mnie obchodzi prawo karne, dopóki nie będzie mnie dotyczyć. Tak, dokładnie, ale to mam wrażenie, że jest uniwersalne stanowisko. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będę miał takich problemów. Jak dalej będziesz... Nie, to będzie powiedzieć. O Jezu, Jakuna, prawie na jaką minę cię wjebałem. Chyba domyślam się, co chciałeś powiedzieć. Ja może wejdę z tej rozmowy jednak. Jest, cieszę się, że się powstrzymałem. Znaczy mówię, ja się tylko domyślam, co chciałeś powiedzieć. Jak możesz spojrzeć na Discorda, to ci napiszę. Yep. Byłem pewien, że o to chodzi. Jakby ktoś z twojego otoczenia wiedział, że streamujesz, to miałbyś problem. No i to wcale nie jest tak, że jestem na Discordzie roboczym.
I czasami miałem w statusie ustawione, że simuję. Zresztą nie jest tak. Zresztą właśnie czy teraz nie mam. Teraz masz. W sumie nie zwracaj uwagi. Im mniej ludzi zwróci uwagę na to, co się stało, tym lepiej. Ale na szczęście nic nie powiedziałem. Na szczęście nic nie powiedziałem. Nie, jeszcze? Nie powiem, czy nie. Tak jak Sevik się wjebał na minę kiedyś, że przytaczał tak szczegóły sprawy swojego klienta. Ja tak słucham, bo mnie to ciekawi i tak po 15 minutach zastanawiam się, ty możesz w ogóle o tym mówić? Nie, nie o to chodzi. Na Hollow Knightie tak było, na którymś. A mi... Dopiero jak ktoś z czatu powiedział, czy ty możesz w ogóle o tym mówić, ja siedzę z takim, kurwa, chciałem cię o to samo zapytać, ale z drugiej strony tak ty to ciekawi, że siedzę i słucham. Podejrzewam, że tak jak wiesz, on wielokrotnie mówił o tym, jak jego klienci nazywali, niektórzy to ten, to że to też nie jest coś, co powinien mówić. No tak, ale czy mówił to publicznie, czy tylko nam? Bo to też różnica. Nie, no przecież na streamie mówił. Ty nie pamiętam. Chodzi ci o Krzysztofa G? Chociażby. Pamiętam, to... że... Pamiętam, że na którymś streamie robił bardzo intensywne czytanie czegoś tam z... Tylko właśnie nie pamiętam, czy to był jakiś przykład książki, czy on ze swoich tych... Czy ze swoich dokumentów. Mam telefon, sorry. Tak, i Steph, no ale to możliwe, że to była ta... Że to była... książka... Że to był książkowy przykład. No dobra, czy ja mogę teraz iść do jaja? Tak, mogę iść do jaja, to coś nowego. Czas więc iść do jaja. Wiesz, w sumie, ja się zastanawiam. Bo dawno tu nie czekałem. Jest Alilat na pewno. I za nami nie ma specjalnej fuzji? Znaki zapytania? Bo to była Megami, a Megami tutaj nie ma żadnej. A, to zobaczę może co mam tutaj. Kartkę mają. Nie widzę nigdzie tej Izanami. Mam wrażenie, że powoli powinien zacząć fuzjować demony na wyższym poziomie. Co tam robi Master Roshi? W specjalnych fuzjach, czy o czymś innym mówisz? A Boże, o tym, o Mido. Okej. Nie myślę, proszę, nie przejmuj się mną. Czyli ta kartka nie sfuzuje, bo nie chce Hongkonga się pozbywać. Maja wygląda legitnie, tylko... Tak i nie, a mu to demona fuzja. Biorąc pod uwagę, że dają mi demona 15 poziomów wyżej. Ja w tej chwili potrzebuję wysokopoziomowych demonów, żeby móc fuzjować te późniejsze demony, tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że ja fuzuję, bo coś konkretnie potrzebuję, tylko bardziej fuzuję, żeby te niżej poziomowe demony przytopić. To jest coś, co mógłbym rozważyć, ale nie do końca chcę. To nie wygląda jak zła opcja. To... Ja bym wtedy przekazywał. To mnie będzie denerwowało. Zawsze na tym problem przy fuzjowaniu, że mam wrażenie, że demony mają dużo dobrych skilli i muszę przekazać coś, czego nie chciałbym przekazywać. Ciebie chyba... To nie jestem pewien, czy potem się tyranta przytopić. W postaci mi co miała skrzydło w okolicy lędziwi. Coś mi świta, ale jakbyś się mnie zapytała gdzie, co i jak, to bym ci nie był w stanie odpowiedzieć. Szachsacze nie. Kali zdecydowanie nie. Faf. Nie, dobie to inaczej może. T
Thamida Pythona to nie zbyt. Sphinx. Sphinx wygląda jak opcja, to na pewno. To by była opcja, gdyby był na wyższym poziomie. Okej, zróbmy to inaczej. Posy czują. Co mogę z ciebie sfotować? Kartkę jest, Wanklonga to nie. Ciekawe, czy Saga kiedyś zdecyduje potrzebować więcej głównych SMT potem, które na wczesne platformy. Ja bym się nie obraził, jakby jakoś czwórkę czy piątkę sportowali. Ale jednocześnie nie jest to coś, czego się spodziewałem. To pewnie też Swanklonga niestety. A nad dla samej tej. Jest to coś, co mogę rozważyć. Żeby była gdzieś tam wklepana. Weź co ja robię. Nie potrzebuję wysokiej szansy na trafienie krytyczne, ale małej celności to najgorsze, co istnieje. W SMT. A tylko gdyby się im nie chce wstać, chciałbym, żeby było SMT 1 albo 2, to bym powiedział, że raczej nie. Bo tak gry mam wrażenie, że zbytnio się zestarzały. Hong Kong nie. Skadi, może nie Hachimansa? Jezu, patrzę na te staty i trochę umieram w siodeczku, że to jest teoretycznie magiczny demon, który nie ma tej magii. Magiczny pod względem umiejętności, ale nie pod względem statów. O tak. Ma Zandai. Mogę tak przenieść, żeby był dalej na fuzji, I guess? Może ma Hamon zamiast Mazandain? Bo zwykły Hamon, o. A? Lecimy z poziomami do góry, średnimi w party. Teraz czy Garu da się coś ciekawego fuzuje? Kartika jest... nie jest Wanklongiem, co coś nowego? Debilitate. Szkoda, że 96 many kosztuje, ale to debilitate. Dobra, co jeszcze ma na niskim poziomie? Nie chcę fuzywać Alicji aż tak bardzo. O tak, szlamik. God bless szlamik. On już zostanie ze mną do końca moich dni, coś czuję. Ciebie mógłbym Asaela, ale... no właśnie. Azazel. Tego demona w ogóle nie kojarzę z innych gier, szczerze mówiąc. Nie obdarzę się za posiadanie go. Familiar to chowaniec. Tak mi się kojarzy, że zazwyczaj było tłumaczone. Nawet jeżeli jednocześnie chowanie brzmi dla mnie tak mniej poważnie, mniej dostanie niż Familiar. No dobrze. Teraz trzeba zaraz się fuzuje. Jesteś ciekawego? Fafnira. Ale ja nie chcę Fafnira. Esfarek nie chcę. Bejci Łęk. Nah.
O Boże, ona heraldów wymaga, a heraldów tutaj w ogóle nie mam. A wiem na 50 do nich. Chyba ja tego razu był. Kolci trochę. Bo ja chyba z czegoś mogłem zabić tego. Ja tak raz o 52. Może to rzeczywiście ma sens? Pozbyliśmy się Zena po 100 tysiącach lat. Amasa Materasu. No dobrze. Czym jest Amaterasu? Z czym się ciebie, przyjaciółko? Przede wszystkim jesteś chuj droga, ale to nic nowego. Masz Severe Fire Damage. Jezus, czemu to tyle kosztuje? Znaczy, ja wiem doskonale, czemu to tyle kosztuje. Zastanawiam się, jak to działa. Najgorsze jest to, że pewnie jakbym wyciągał każdy jeden składnik z kompendium do Futotamy, to wyszłoby mnie rozsądnie taniej. Wiecie co? Idę robić to Amaterasu. Tylko bez bawienia się w żadne fuzjowanie tych pomniejszych rzeczy. Patrzcie. Spójrzcie, tutaj trzykrotna różnica ceny na samym poziomie cenności. Tak mnie to przeraża. Dobra, co my tu mamy? Sabatma może być przydatna czasem. Resist na pewno może być przydatne. Healing Noho może być przydatne. Life bonus może być przydatny. I guess attack know-how. I wtedy zobaczę, czego ona się tam dalej będzie uczyć. Będzie to silny demon pod magię, to na pewno. Na Materasu. Tutaj bym potrzebował Vatera na 33. Zastanawiam się, czy jak już tu jestem, czy sobie nie spróbować pofuzjować rzeczy. Tutaj wszystkich specjalnych. Zwłaszcza, że i tak z tego co widzę, mamy rozsądnie dużo kasy. Wiecie co? Posiedzimy chwilę tutaj. Czy ja mam widowni da? Nie mam widowni da, prawda? Nope. Okej. Okay. Czy mam Gukumatsa i Hariti? Hariti mam. Gukumatsa. Jest, fuzuję w to na piucha. O Boże, tyle resistów. Wszystkie resisty. Odporności dosłownie na wszystko. Apokalips to... Nie jestem pewien, czy to jest dobre określenie, bo zawsze mi się to trochę miesza. Ale wiem, że istnieje takie określenie jak Midquel. I to chyba będzie tutaj pasowało, bo jest to gra, która dzieje się w trakcie. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest mniej więcej
Rozgrywa się w momencie neutralnego endingu oryginalnej czwórki i przedstawia alternatywną wersję zdarzeń. Dobra, czy... Ja mogę zrobić murmura taniej, bo to jednak wciąż trochę kosztuje. Gemori. 47 tysięcy, to nie wyjdzie taniej raczej. No, chyba to zrobimy Adra Melacha, tak jak jest. Ale odporność na lód wciąż nie zostanie niestety. Jakby Flynn w czwórce chciał iść po neutralending, ale nasz postanowił wstać tego dnia z łóżka. Tak jakby ktoś mu powiedział, ej słuchaj, weź wypuść największych złoczyńców wojennych tego świata. No może później tak. Czy Beliela nie da się taniej zrobić? Pewnie się da. Podkreślenie słowa pewnie, to przy moich... Podejrzewam, że przy moich pustych kompendiach może być problematyczne. Nie, Anabidasa, prawda? Mam Anabidasa. Anabidas i Tlaloc. To nie pierwszy raz, kiedy dzisiaj przywołuję Tlaloca z kompendium. No cel w 4 to najgorszy ending w Megatenach. Uuu, jakbyś zapytał kogoś, to by ci powiedział, że endingi z Eduxa są gorsze. Wait a minute. Wywołanie tego demona to trzeba. Wyśmienicie. Może mi się jeszcze do czegoś przyda, Clues. Bo potrzebowanie Tlaloca tylko... Harpy. To chciałem. Mudon minus 5, doskonale. Jestem przyzwyczajony trochę z tego, jak to wygląda w Personach, że jak fuzuje demona, to on od razu poziomy dostaje i teraz jakś tak dziwnie, kiedy tego nie ma. Fire of Lethargy? Nie, nie jest za przerwę. Będę miał parę demonów na wyższym poziomie, I guess. Możesz to zawsze tak przydać. A uzupełnienie kompanii też boleśnie boli. Dobra, czy jakoś jeszcze będę w stanie przyzwać Kartika z 61 genem? Aż z ciekawości, gen ma 61. To jest Jarilo. A Jarilo jest... niestety dość wysokopoziomowych rzeczy i to mnie niepokoi. Teoretycznie wiem, że ja z czegoś mogłem zrobić Jarilo, ale to raczej nie była fuzja, którą chciałem robić z tego co pamiętam. On Whiskey Mammon. Tak, gdyby tak. Tyle plerom. I co gorsza, pewnie żadna się nie okaże przydatna, koniec końców. Teraz jak o tym myślę. Ale przekazać nie zaszkodzi. I expected nothing, and I am still let down.
Tak, peromy się zdecydowanie przydadzą. Kiedyś, może. Siema. Wróciłem. Jak wówczas? Wybacz, a co, kończysz? Nie, akurat miałem bardzo intensywny spierdolną fuzję, a co? Okej, okay, doskonale. Wybaczcie, ale mama do mnie zadzwoniła i nie wypada nie odebrać. Znaczy, nie wypada, mówię jakbym nie chciał gadać. Ale nie o to chodzi. Nie będę rozwijał, zanim się pogrążę jeszcze bardziej. Tak jak moja szefowa, jak mnie przedstawiała swoim pracownicom, to pierwszego dnia mnie przeprowadziła do ich pokoju i mówi: to jest nasz nowy pracownik, możecie go wykorzystać w dowolny sposób, jaki wam się podoba. Takie 5 sekund pauzy. Chyba nie powinnam tego powiedzieć w ten sposób i zawsze trzeba się z tego wygrzebywać jakoś. I takie, nie powinnam mówić w każdy sposób, ale jak powiem, że nie w każdy, to będziecie, nie wiem, nieważne. Doskonale. To tak wyglądało moje przedstawienie mnie w robocie w tym tygodniu. Ja tymczasem jestem na etapie okropnego hejcenia, bo nie wiem, jak mogę sfuzjować coś po rozsądnej cenie, bo większości demonów, które są, nie mam. Mhm. Albo są to jakieś elementy. O, Jesus. A w ogóle, powiedz mi, proszę, jak już jesteśmy przy fuzjowaniu i welwetrumowaniu i podobnych. I wonder where this one is going. Jak się rozwija stok w Reloadzie poza fulmunami? Za poziomy znaki zapytania? Naprawdę? Albo poziomy, okay. Albo fulmuny, jedno z dwojga. Bo po fulmunie z fuką nie dostałem rozwinięcia stoka. Mówię, nie jestem pewien. Nie jestem to pewien. To było całkiem chujowe. Jak mi nie popnie, bo jestem na 19, jak mi nie popnie na 20, że mam więcej, to będę lekko zły. Aha. Mi się mieszczą persony do linków. A to jest standard akurat. Ja jak się bawiłem w czwórce, to musiałem sobie z dnia na dzień przerzucać. O mój Boże, to będzie fuj drogie. Człowiek kurwa nie umie czytać, a potem marudzi, że gra chujowa. Spierdalaj. To jedyne, co mam ci do powiedzenia? Doskonale. Dejty na 40. Chcesz ten Fusion kalkulatorek? Mam go włączonego. A, dobra. Stok się zwiększa na 12, 20 i 30. Boże, dziękuję. Let's fucking go. Potrzebuję kompendium i potrzebuję kalpi. Kalpi. Popnie na 20, let's go. Kalpie. I oprócz tego za full moony, nie? Żeby nie było. Chyba nie. Czy to tylko masz 3 rozwinięcia stoka na całą grę? Zanieślisz, że tylko? Inaczej, nie, na pewno nie, bo dostałem za full moona pierwszego rozwinięcia stoka. A nie ma możliwości, że akurat dostałeś, bo dostałeś poziom na full moonie? Chyba nie. W sensie, jak mogliście kojarzyć komunikat, że za pobicie tego Shadowa, za Priestess. Biorąc pod uwagę, byłem w tej okolicy. No, mówiłeś, że miałeś 11 chyba, to akurat byłby tak, wstępny na 12. Tak. Mhm. Mhm. Nie wiem, jest szansa. Mogę. Nie. Chcesz. Teraz nie wiem, nieważne. Grunt, że na 20 mi się zwiększy. Już niedługo. Chociaż już będę mógł już powypieprzać emperory. Bo już skończyłem tego. Kiedy to się go. Dobrze, że już skończone. Tak naprawdę mimo tego, że trójka ma najgorsze social linki, to nie uważam praktycznie żadnego poza jednym za zły? Kontrowersyjna opinia. Dlaczego? What? Dlaczego? Trójka to jest dla mnie taki książkowy przykład, bardzo wysoki sufit i bardzo niska podłoga. Ale nie powiedziałbym, że ogólnie ma ten, że ogólnie ma najgorsze, jako całość. Absolutnie ma najgorsze, what?
Która arkana jest taka zła? Moon. Moon jest tragiczny w trójce. Moon jest tragiczny i tutaj wydaje mi się, że nie znajdziesz nikogo, kto się będzie kłócił z tym akurat. Tak, dokładnie, Waldek. Wysoki sufit, sun, nisko podłoga Moon. Yep, 100% dokładnie. Agreed. Czego ja potrzebuję? Tam gata manu powilsa? Będę to miał, czy nie będę tego miał? Tangata ma nie, jest... Postawiłbyś czwórkę niżej niż trójkę? Raczej, raczej piątkę bym postawił niżej. Wow, okej. Okay. Bebe też nie znoszę, zwłaszcza z gorszym. Mi dubbing Bebe wywindował tego Linka. Bo on jest... On jest weebem! On jest weebem i on jest zagrany jak weeb. I to jest piękne. To jest... Idealnie jest zdubbingowany. Wymawianie japońskich słów z francuskim akcentem w angielskiej wersji językowej trochę razi, ale wciąż jest super. Jest bardzo dobrze zagrany. A który Moon? Nozomi. Ja go bym rozszarpał. Ja pierwszy raz go zabiłem w tym, w reloadzie i myślałem, że będzie lepiej. Spoiler nie było. Nope. Rozszarpałbym go. Yep. Ja tego raz na pewno ma jakoś... Chyba będzie miał tańszą fuzję. Jest tylko jeden dobry Moon w całej serii. Maja? Ten... Wiem, o co ci chodzi. W całej serii posiadającej social linki. Dobra. Chodź się z fuzji, będzie fajnie. Nie, Shinjiro, nie słucham? Co? Biorąc pod uwagę, co ci daje Shinjiro w Portable, to jest jeden z najgorszych linków, jaki istnieje w 3.5. Znaczy podejrzewam, że to jest na zasadzie, że Sasha Link jest dobry, ale jego konsekwencje fabularne? Nie oddzielę tego. Nie mam zamiaru tego oddzielać. Jakby co, chodziło mi o Ai, tak, wiem. Tak, Ebihare. Ebi. Mój ulubiony. Ai, Ebihara, mój ulubiony top laner. No dobrze, teoretycznie mógłbym jeszcze myśleć nad Alirat, ale na nią już mnie kurwa na pewno nie stać. Chociaż jak sprzedam relikwie. O czym my ostatnio rozmawialiśmy? O tym, że... O tym poście, że był najgorsze social linki z danej arkany? Jak to było dokładnie określone? Nie jestem pewien, do czego się odnosisz teraz. Że która arkana w serii Across the Board ma najgorsze linki? Najgorsze i najlepsze. No to chyba ten, no miał wszystko Moon. Ja nie wiem, jest jeszcze jedna, o której myślę. Która? Devil. I guess. Znaczy ja powiem, że ja nie lubię Devila żadnego w sumie. Ale jednocześnie nie są dla mnie aż tak agresywnie złe jak ten. Jak Nozomi chociażby. Albo Mishima. To jest... Mishima nie ma złego linka. On jest po prostu... No on jest tak, jak ja to lubię mówić, że jest niezły, dobry wcale. Ale... Inaczej, bo to jest tak, że jeden Moon jest dobry, jeden Moon jest bottom 3 linkiem w serii i jeden Moon jest... I tyle. Jeden Moon jest, kropka. Tak. I masz zostawione z tym 3 devile, w których 2 są nudne, też nic się nie dzieje, jest też lekko wkurwiające i jednego, którego nie lubię. No ja powiem szczerze, że nawet Tanaki nie lubię, takie wszyscy go fanboją. Ja go całkiem lubię, w sensie nie powiem, że jestem jakimś turbo fanboyem, ale całkiem lubię tego linka. Sayoko jest kiepska. Bo dosłownie to jest
9 razy, ej, chcesz się ruchać? Ej, nie teraz, ale może następnym razem, jak przyjdziesz. Swoją drogą... Dosłownie cały link. Swoją drogą, ja kompletnie zapomniałem, że tam jej trzeba odmawiać, żeby lepiej progresować w linku. Chyba. I Devil w piątce, czyli chyba najgorszy Devil. Oja. Czuję tym trzy osoby, które mam osoby oje. Miałeś poziom trudności i teraz jak o tym wspominasz? Wypadałoby udawać, że ta gra jest trudna? Fuj, ależ to obrzydliwie wyglądało, miałem zapis na skirmiszu. Aż mi wstyd dla ciebie. Czy Starro nie było dosyć... Kto był Starro w piątce? Star w piątce... Hifumi? A, to nie było. No tak. Nie, to nieważne. Bo chciałem powiedzieć, czy Starro nie jest jakieś dosyć kiepskie, ale nie. Ja Towerów też nie lubię. Kto jest Towerem w piątce? Shinya? Tak, Shinya. Okej, to towery też są kiepskie. A Star w co i to jest ten Mamoru biegacz? Tak, Mamoru. A propos social linków, jeszcze to wczoraj mieliśmy z Shinjin piękną rozmowę na temat tego, jak pięknie się rankuje ten, podbija rangi w social linkach. Idziesz sobie z kumplem do baru. Wie, kurwa stary, ale bym przeleciał moją nauczycielkę. Ranku up! Twoi starzy cię nienawidzą i przez ciebie się rozwodzą. Ranku up! Yep. Moja nauczycielka chce mnie przelecieć. Rank up! A czy mogę ci po prostu wpierdolić o tym? If I speak, I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Ten moment, kiedy słyszysz, jak ktoś cytuje futbolowe memy. To jest bardzo, bardzo dobry mem. To jest świetny mem. Wiem. To the victor there, there need only be one of us. Portable masz, a Kihiko więc nie jest tak, że no tak, a Kihiko jest stary. Znaczy ogólnie powiedziałbym, że portable starsze linki to lepsze niż zwykłe. True. Nie licząc Kena. Nigdy. Portable ma... Nigdy nie wymówię tego inaczej, by the way. Portable ma jeden z moich ulubionych linków w całej serii chyba. I to jest... Ona była hermitem, nie? Saori. Tak. To Saori. Arkany są zamienione. Arkany Sensu Stricte nie, tylko część social linków ma inne postacie. Linki z facetami w zwykłej trójce nie istnieją. Z party memberami męskimi. Tak. Czyli Junpei z Akihiko z Kenem nie ma. Tak. Czy ogólnie ma problem z tym, że musisz popierać ludzi w ich złych decyzjach przez większość linków? Tak. Yep. Rozmawialiśmy też o tym ostatnio. Yep. Że dosłownie popierasz ludzi w ich złych zachowaniach, a potem... Ej, wszystko tak czy inaczej się zmieniłem, chociaż popierałeś mnie w moim odpierdalaniu głupot. Akihiko jest stara, no z tego co pamiętam. Tak, Akihiko jest stara w portable, jak grasz female protagonistką. Znaczy ono ogólnie ten Cezar też jest stary kanon. Tak, tylko jak grasz w FMC, to to on jest legitnym linkiem z Arkany Star. Czy ktoś u mnie ma Zan? Ty masz to Zan. Jakiś... Tak. Nie, on nie jest Emperorem. Emperorem jest w portable, jest też jest Hidetoshi. A, czekaj. A Hiko miał personę Emperora? A w sumie może. Teraz jak ten... Teraz jak o tym mówisz? Nie, bo nie wiem, czemu mi się podobało, że ten, że on miał ten. To sumie, rzeczywiście. To sumie, twierdzi, że jest. To sumie dziwne w takim razie.
A, jego persona jest emperorem, a social link jest to. Tak, no bo musieli pozamieniać trochę arkany, żeby pomieścić linki. A mi mogli po prostu wywalić i do Toshiego. Wiem, że ty byś nie narzekał. Gra by na tym niewiele straciło. W całym sensie to Egipt ma personę Chariota Linka i on. Tak. O, dobra. Alex attacks will pierce. O kurwa, zaczyna się zabawa. Munka W. Po co tak machać? Bo chcieli zrobić drugą ścieżkę i musieli, znaczy nie musieli, ale chcieli poprzestawiać linki. Rozumiem go. Wyjebali mu zubiego XDD. Rozumiem go. A nic, party trochę mi się rozpadło, nie przejmuj się. Właśnie widzę. Spojrzałem na streama i zobaczyłem te dwa puste sloty. Zadmę, dobrze. A nieważne, Enduring czyli XDD. No dobrze. Alleluja, my goat. Daj mu jeszcze więcej śmirków, proszę. Kurwa, on nawet fizycznym krytnął. Ja pierdolę. Nie wiem, jak by zgodziłoby się z utratą strasznie parę, jeżeli Shinji byłby herofan, to... Ja bym nie narzekał, jakby Shinji nie miał linka. Okej, okay, rozumiem. Przepraszam, musiałem. Twojego social linka już... Ja progresuję IRL, więc... Muszę ci tylko powiedzieć jakąś głupotę, żebyś odpierdolił i wtedy dostanę więcej punkcików. A, dobrze, jak przeciętny dzień. Ej, to jest naprawdę samospełniająca się przepowiednia, biorąc pod uwagę doradztwo finansowe. Trochę tak. A, Boże, ale jestem w dupie. Zwłaszcza, że nie mam za bardzo niczego leczącego teraz. Po coś mam te itemy. Kiedyś trzeba ich użyć. Po kredytach. Tak. Tak, Ken jest jednym z najgorszych linków. W ogóle zadanie możliwości romansowania z Kenem jest obrzydliwe. O, jakoś Majko możesz powiedzieć, że za nią wyjdziesz. O. Ale to nie ma konsekwencji, nie zostajecie parą. Z Kenem też jeszcze, nie? Z Kenem to ma konsekwencje. Jak nie ma? Z Kenem to legitnie zostajecie parą. Nie, wy zaczekacie, aż będziecie dorośli. XDD. Oh baby. Gaston z Gungniren to jest to, czego nie wiedziałem, że nie potrzebowałem. W ogóle absolutnie hejce designy Odyna w SMP, tak na marginesie. Oba? A, nie wiem, jakoś ten lubię w miarę. Chociaż ten jest zdecydowanie lepszy niż ten fioletowy, ale... Wait, czy Soul Hackers nie miało jakiegoś innego? Pierwsze Soul Hackers chyba. Nie wiem. Bo ja nie grałem w tę grę, ale jak coś mgliście kojarzę coś, że on miał jakiś inny design i był całkiem decent. W sensie na pewno był lepszy niż te dwa, których pamiętam. Spojrzę. Tutaj pomyślałem o Zusie, o Jesus. Ja wiem, że jedno i drugie Bóg Piorunów i Woga, ale bez przesady. Tak, był nowy design Soul Hackers. Ja excuse me? Okej, okay, to wyszło dużo lepiej niż się bałem, że wyjdzie. Dobra, to jeszcze raz. Czy mam cokolwiek, co ma Zan? Chyba już nie. Znaki zapytania? Dropnąłem ci tego Odyna na Discordzie. Całkiem fajny design. Okej, chyba więcej rzeczy u mnie nie ma, ale mi się to nie podoba.
bo sam ja za kurwa nie żyję. Trzeba go wskrzesić. Sam ja zawracaj do boju. Chłopcze drogi. Jakoś się kojarzy mi się to wygląda, ale to nie wiem czemu, powiem szczerze. Nie pomyślałbym o Zeusie i o Dynie, o żadnym designie, że jest podobny. Jesus. Czemu on mnie tak bije, jak on jest na tak w drogich debuffach? Pomocy. Zeus i Monokuma Luki nas. Stać mi na jeszcze jednego Magiarachana tylko? No nie powiem, nie jestem usytasy z tego powodu. Tak, a o co chodzi? To ja. Hej, God! Oho. What do you mean by considerably increase? Want some of my power, kid? Forget your friends. All you need is you. Monkas. Moi przyjaciele są ważniejsi. Man, we're bros. I'm gonna knock this out. Just you watch. Twoi przyjaciele są twoją mocą? Nie lubię tej implikacji, ale jednocześnie nie chcę polegać na dardzie. Okej, to teraz czas na bardzo ważne pytanie. What does he mean by that? O! On był na minus 3, by the way. O Jezu. Well then! Czy ty masz... Nic nie masz. Ej, co jest? Jest 2-2? Yep. Doskonale. O, dobra. Ma czerwone HP. Może da radę. Dobra, halluja nie żyje. Dobra, ja teraz też nie żyję. Hades blastuje, to nie jest źle. To chyba go po co dobije? Chyba. Może. Mam nadzieję. Ale no, Nanka też czujesz, zaraz poleci z party. Ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy chcę ryzykować stawianie czegoś w momencie, kiedy on jest na 0, a cokolwiek stawię też będzie na 0. Never mind, łatwo! Nawet nie blisko! Nice. Jak na to, że zaczynałem walkę z trzema demonami, które były do levelowania, to wyszło całkiem dobrze. To wszystko, ten przeklęty Dagda. Dagda, Dagda, ty chuju. Moja ulubiona fraszka. Dlaczego obrażasz jednego z najlepszych europejskich komentatorów? To nie ja, to Odyn. To Odyna, proszę mieć pretensje. Losing to you was the first sign that things were going wrong. Czy Gaston teraz będzie dosłownie biegał z Gungnirem? Doskonale. This will do. With this victory. And with this spear. Za Dagda mówiła chwilę. A mi nie wiem, czy to nie jest tak, że Dagda po prostu sobie wyszedł na chwilę. Tak jak z nazwami czasem Dagda wychodzi. Nie Dagda, tylko jak ona miała. Danu wychodziła. Nearly time for you to fulfill your end of the bargain, kid. Prepare yourself. Soon I'll create a new universe. Zganie po prostu gadał sobie z telefoniku. I'm counting on you, my God Slayer. Orena, mamma mia?
Master. A to nie wiem, nie strzelam angielskiego. Toki, przestań. Da się szybko sprawdzić. I have a query. How does one enter an egg? I see no entrance way. Albo mi się wydaje, albo Toki nagle zaczęła mówić jakimś dziwnym głosem. It must do something. Tak, mają tego samego aktora w angielskim. Okay. Zander Mobus gra obu. O, wejście. Doskonale. So that pillar was something of a lock. After you? Czy mogę tam nie wchodzić? Nie mogę tam nie wchodzić. Ja tylko chciałem tam nie wchodzić. Bagam, powiedzcie, że mogę stąd wyjść. No co to za przymusowa wycieczka do horologium? O nie. To Kaylee. These are all the souls Shisha ate. Asahi's must be among them. Egg. He's gonna pay for each and every one. Zabijmy go, żeby wskrzesił się jeszcze potężniejsze, co może pójść nie tak? Postawili ody na IB i pewnie, że ich nie wejdzie. Chcę, żebyś wiedział, że gdyby w twoim party był teraz Shuji i Kutski, to powiedziałby, że zostaliście zrobieni w jajo. You saved us the trouble of trying to find you. Musiałem znaleźć, gdzie to było. I have no intention of fighting you. After all, she's the star of the show. Myślałem, że szukasz król komedii JPG, czy tam PNG. O nie. Dobrze, trzymałem, że taki pierdaje głupoty. Czy ja mam? Nie, nie mam króla komedii na tym. Na tej scenie? Toki, what's wrong? I swear, jeżeli teraz wrzucą mnie do walki z bossem, to będę bardzo niezadowolony. Możemy zawalczyć Toki i permanentnie pozbyć się jej z drużyny? A zapisałem? Tak, zapisałem, przed do Dynamo odchodzi. Nie miałem możliwości zapisania po. Way anymore. He's all mine. Oh, Monka. I can't control it. Boję się zapytać. No, 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 no. He is not me. A, miałem takie przeczucie, że to może o to chodzić. Are you okay, Toki? Biorąc pod uwagę, że widzieliśmy... Yep. O, spójrz, to jajo w kosmicznym jaju. I am Inanna, mother of all. I have returned to this world from the ether, thanks to this new body. Sorry to burden you with this right away, Inanna. Coś tam go odbyt, bo Toki nie ma? True. Czy ona jest ocenzurowana? Chyba nie. To jest taki design typowo SMT4. A tutaj w piątce ma ten sam design, z tego co pamiętam. Ona jest w piątce? Tak. A, w SMT5. Tak. Okej, to tak. What? What? You will give birth to a whole universe okay, of children. Okay, fine. Okay. Like to bear his children. Okay, to już nie jest okay. I'll do anything for my. Z każdym zdaniem się robi gorzej. Twitch administracja to nie tak. Why not start here? Czy on mi sugeruje, że ona mnie tak przeducha, że aż będę do tego dzieci? No. You must stop him and Inanna. You're too late.
A pomyśl sobie, jak dużo łatwiej by byłoby, gdyby Darda mógł chociaż raz stwierdzić, że on coś zrobi. What? What? O czym ona wafluje? Nie, najwyraźniej zrobiliśmy dziecko Toki. I tym dzieckiem jest Mateja. Doskonale. To jest jedyny wniosek, jaki wyciągnąłem z tego, co się właśnie stało. Nie wiem, o czyich genach to gorzej świadczą o naszych czy o Toki. Z każdą chwilą jest coraz gorzej. Dziwne, nie tak kojarzę Mitę? Mitra. You know what to do, yes. Of course. Ja będę musiał z tym cholerstwem walczyć, prawda? O mój Boże. Damn. This is bad, kid. Krishna pulled a fast one on us. I can't revive the souls trapped here. Not even with all my power. Oh no, anyway. Have you noticed it yet? Mitra's barrier has cut all ties between the souls in the egg and this universe. Souls can't return to a universe they aren't bound to. O nie, straciliśmy Asahi na zawsze. Oh no. What? Anyway. Tylko nie to. Jak sobie z tym poradzimy? Nie wiem. Now for the final act. Oni mnie zmuszą do tej walki, prawda? Okej, okay, nie. Come fight us further in. Until the show is over, dance for our entertainment. I, Master Danu, give me back my power. No, no, masz szany z początku gry. I mean... Chyba ich nie mamy, tak per se. Co ja nie wiem. Wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia, że Dagda może w każdej chwili z nas zrobić po prostu laleczkę bez duszy. What do we do now? Czyli zgaduję, że jak teraz się wywalę, to po prostu nie będę miał darmowego rezurrekta. Tak jak zazwyczaj Dagda nie wskrzeszą. That's unlucky. Yeah, you're right. It's time for me to show my true power. Twoje co? At ease, everyone. You're in good hands. I have so many problems with the idea of touching you or being in your hands. Zgadzam się, hallelujah. Mądrze prawisz. Even now, with one of your own corrupted by Krishna, you still revel in friendship? How sickening. Surely you understand, kid. Had you just come here alone, none of this would have happened. Your so-called friends are dead weight. Humans rely on others in a desperate bid to give their existence meaning. That's why yep. You need to become more than human, kid. Become something greater. Biorąc pod uwagę, że dopiero co walczyłem z Firelem w personie, to tutaj widzę, że wchodzi polityka Ibermensch. Mitra made it sound like we won't be so lucky with security anymore. Stay frosty. Żegnaj, Toki. Ribbozo. Fully packed. Doskonale, czyli póki jest Firelem i to nie możemy. Bardzo grzecznie i kulturalnie kontynuuje robić. Okej, okay, jak tylko wyjdziemy, to możemy. Grunt, że możesz wyjść. Jop. To jest to, czego się bałem, że Grain powie, nie kurwa, ty nie wychodzisz. To byłoby bardzo na... A co Migaseki... nie było...
możliwości leczenia z tego spanitam takiego przez hunterów. A tutaj kosztuje mnie to jedyne, czy wyjebane. Dobra, ale kosmiczne ja już zdecydowanie robię w przyszłym tygodniu. Bo to jest zdecydowanie za dużo jak na jeden dzień. Od której strony już? Od 6? Od 6 standardowa. Okay. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie ciepło. Cześć.